tym odcinku przyjrzymy się Build Gradle. Zapewne od początku kursu zastanawiacie, czym jest to Gradle Scripts. Mam oczywiście moduł app, tak, i tutaj nasze te zależności, ale oprócz tego jest też tajemnicza zakładka, która nazywa się Gradle Scripts. Kurs dotyka podstaw Androida i nie będziemy się też zagłębiać jakoś zbytnio w Gradle, ponieważ można powiedzieć, to by był osobny kurs, bo cała ta automatyzacja procesów, publikowanie i tak dalej, pisanie w ogóle skryptów w Gradle, to naprawdę jest osobny kurs, ale odpowiem sobie na najważniejsze pytanie. Do czego możemy używać Gradle? Narzędzie, jakim jest Gradle, służy do automatyzacji budowania projektów, bo tak naprawdę od tego kodu, który my sobie piszemy, tak, tego tekstu, który jest, można powiedzieć, pisany składnią Kotlina, do wyjściowej aplikacji jest naprawdę kawał drogi. Wiele rzeczy musi się wydarzyć po drodze, a nam zależy, żeby to się działo automatycznie. Aby teraz pokazać, co naprawdę się dzieje, gdy odpalamy projekt, to spróbujmy dać tutaj ten zielony młoteczek, czyli Make Project albo Ctrl F9. I za chwilę na dole pojawi się nam zakładka Build. Ona jest już teraz widoczna, ale będzie mieć taką zieloną kropeczkę, że coś tam się dzieje. Czyli klikamy, przechodzimy tu i o, odpalam jeszcze raz. Jak widać, wykonało się tutaj w 368 milisekund. Co tu mamy jeszcze informacje? 31 zadań się wykonało, tak? 31 było up to date, tak? Czyli można powiedzieć, było aktualnych. Ponieważ już wcześniej, jeżeli robiłem builda, no to niektóre te zadania są już aktualne, więc nie trzeba ich jeszcze raz wzywać. Ale to, co nas interesuje, to task. Ile tutaj jest rzeczy? 31 różnych rzeczy. Pre-builds, pre-debug build, compile debug AIDL. Zobaczmy, ile tutaj. Generate debug res values. Dalej. Jakiś create debug compatibility screen manifest. Ile tutaj rzeczy się działo po drodze? No oczywiście widzieliśmy tylko efekt, tak? Kliknęliśmy, zbudowało się. No i teraz jak kliknę sobie tutaj run, no to oczywiście też ten build wyskoczy, ale już mamy go zbudowanego, tak? Mamy 31 zadań up to date. No to ta kompilacja będzie po prostu szybciej przebiegać, a raczej uruchomienie niż kompilacja. Więc zobaczmy, że tak naprawdę my klikamy sobie jeden przycisk, ale pod spodem rusza cała wielka machina i Gradle właśnie za to odpowiada. I my za pomocą właśnie takich skryptów możemy budować cały pipeline, czyli powiedzieć, co ma się na przykład konkretnie dziać. Definiujemy na przykład taką kolejność. Jeżeli klikam build, tak, to najpierw odpal wszystkie testy jednostkowe. Jeżeli wszystkie testy jednostkowe przejdą, to wtedy rób coś tam dalej. To wtedy na przykład opublikuj tą, załóżmy naszą bibliotekę, tak, którą piszemy, załóżmy, że piszemy jakąś lipkę na Androida, to opublikuj ją na moim Mavenie, tak, czyli takim specjalnym repozytorium i tak dalej. Więc widzimy, że jest to potężne narzędzie i w pracy też jest często wykorzystywane, ale oczywiście przy takich większych projektach, tam gdzie rzeczywiście musimy na przykład zarządzać wieloma zależnościami, czy właśnie publikować co chwilę jakieś elementy, tak? Na przykład mamy różne snapshoty naszych bibliotek, mamy jakieś tam release version i tak dalej. No i oczywiście można robić ręcznie, ale jest to po prostu niewygodne i wolniejsze. A Gradle automatyzuje nam ten cały proces. Więc najważniejsza rzecz, Gradle automatyzuje nam procesy. Raczej swoich skryptów pisać nie będziemy, no bo wychodzi to poza zakres tego kursu, ale poznamy najważniejsze, można powiedzieć, na razie dla nas zastosowanie, czyli podpinanie zależności. A teraz przegląd dwóch build grade, które mamy. Bo może zastanawiać, dlaczego mamy dwa build grade. Ok, przejdźmy sobie na razie do build grade z dopiskiem project. I ten plik wygląda następująco. Już sam komentarz, można powiedzieć, w pierwszej linijce nam mówi top level build file where you can add configuration options common to all subprojects/modules, tak? Czyli tutaj zawieramy, można powiedzieć, wspólną konfigurację dla wszystkich modułów. Ale czym jest moduł? Tak naprawdę w naszej aplikacji mamy tylko jeden moduł, jak na razie. I jest to moduł app, tak? To jest nasza aplikacja, moduł naszej aplikacji, taki, można powiedzieć, specjalny moduł, który można wprost uruchomić, tak? Jest, można powiedzieć, aplikacją. W takim dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest naszą aplikacją. Ale bardzo często, jeżeli tworzymy jakieś aplikacje i one są duże, to mamy różne moduły, które współpracują. Na przykład mamy moduł do komunikacji z serwerem, moduł do komunikacji z bazą danych jakąś taką lokalną, moduł do obsługi kamery, moduł na przykład zawierający jakieś skrypty, przekształcenia różne matematyczne do na przykład pracy na obrazach no ogólnie to już zależy od programisty, jak sobie to tam poukłada. I my możemy te moduły łączyć, aby one, można powiedzieć, tworzyły naszą aplikację, tak? Jeżeli mamy moduł, który komunikuje się z serwerem, załóżmy właśnie naszym serwerem z jakimś API, zwraca nam dane i mamy jeszcze moduł, który cache'uje nam te rzeczy, tak, w lokalnej bazie danych, no to one ze sobą współpracują, są wsadzone do naszej aplikacji i można powiedzieć tworzą naszą aplikację. Jaką to ma zaletę? No bo teraz tak naprawdę logika, jaka za tym stoi, jest dowolna, w sensie dopóki wejście i wyjście się zgadza, czyli mamy jakiś interfejs, który powiedział tak, przekazuje inta, dostaje stringa, to tak naprawdę to, co dzieje się w tam środku, co sprawia, że z inta jest string, to już nas raczej nie interesuje. I na przykład mamy sobie jeden moduł, który jest już stary, ma jakieś stare zależności, jest zbudowany na czymś bardzo już przestarzałym, jest wolny, przestarzały, ma jakieś błędy. No i my teraz chcielibyśmy jak najmniejszym kosztem podmienić to. Czyli my tak naprawdę wyciągamy sobie jeden moduł i wsadzamy nowy. A następnie tylko i wyłącznie dogrywamy interfejsy, tak? Jeżeli te wszystkie interfejsy się zgadzają, no to możemy w prosty sposób to po prostu podmienić, tak? I sobie tymi modułami żonglować. I ta konfiguracja, która jest tutaj, tak? Czyli jest na poziomie projektu, to tyczy się wszystkich modułów, tak? Czyli jeżeli sobie, załóżmy teraz damy tutaj prawym przyciskiem New Module, tak? I tworzymy sobie nowe moduły, no to te moduły będą miały tą konfigurację, tak? Czyli załóżmy repositories, tak? Czyli skąd mają czerpać zależności, gdzie mają je sprawdzać, dependencies, czyli te zależności właśnie konkretne, czyli co mają podpinać tam w środku. To będzie wspólne dla wszystkich modułów takich. A teraz, jak przejdziemy sobie do Build Gradle, ale na poziomie modułu, no to mam napis moduł, tak? Czyli jaki konkretny moduł, skproject.app, czyli ten nasz moduł aplikacji. Przechodzimy sobie, no i widzimy, że tu jest już o wiele, wiele więcej rzeczy. Nie będziemy się nad wszystkim skupiać, bo nie ma sensu, bo to można powiedzieć, jak powiem o jednej rzeczy, no to będzie trzeba schodzić coraz niżej i się okaże, że to już jest osobny kurs, ale skupimy się na tej najważniejszej rzeczy, czyli na samiutkim dole mamy dependencies. Większość zadań, z jakimi zmagają się programiści na co dzień, są powtarzalne, czyli na przykład mamy za zadanie wysłać zapytanie na serwer i odebrać to, co nam serwer zwróci. Tak naprawdę każdy serwer oczywiście ma inne dane, tak, w sensie inne dane zwraca, ale sam proces wysyłania jest identyczny. Oczywiście zawsze na pewnym poziomie szczegółowości się różni w każdej aplikacji, ale na pewnym jest wspólne, tak? I takie właśnie dependencies, zależności, to są te gotowe rozwiązania, są biblioteki, z których możemy sobie skorzystać. Jak się przyjrzymy, to już domyślnie mamy tutaj te implementacje, mniej więcej oddzielę je od tych testowych, i tutaj już mamy jakieś na przykład Core-KTX, AppCompat, Material, Constraint Layout, tak? Czyli to są gotowe rozwiązania, które my sobie podpięliśmy i możemy teraz z nich korzystać. My tak naprawdę nie widzimy, jak ten kod dokładnie wygląda pod spodem, bo to są tak specjalnie już skompilowane paczki, tak? Ale dostajemy ten interfejs, który inny programista dla nas przygotował. Spróbujemy sobie teraz podpiąć jakąś zależność. Piszmy w przeglądarkę Android KTX Gradle i wchodzimy sobie na developer.android.com. Tutaj mamy szereg ułatwień, które są właśnie częścią Android Jetpack, ale to, co nas interesuje, to jakieś zależności. I na przykład tutaj mamy, z jakiego repozytorium musimy ciągnąć te zależności, tak, czyli z Google. I na przykład patrzymy sobie Core-KTX i to jest to, co my mamy aktualnie. Oczywiście mamy starszą wersję, bo my mamy 1.3.2, a tu jest nowsza wersja 1.7.0. Oczywiście sobie zaraz to zaktualizujemy, ale przejdźmy niżej, poszukajmy sobie czegoś nowego. Na przykład Collection KTX. Tutaj mamy, co dokładnie musimy podpiąć, jak to powinno być zaimplementowane, tak? Czyli w dependencies wklejamy taką linijkę i tu mamy na przykład, co dokładnie zyskamy. Czyli będziemy mogli używać takiego zapisu. Taki zapis na razie u nas jeszcze w naszym kodzie nie istnieje. Można nawet spróbować. Przekopujmy sobie tą linijkę i pokażmy, że czegoś takiego nie ma u nas w kodzie. Ctrl-C, wchodzimy sobie do MainActivity, no i spróbujmy to gdziekolwiek wkleić. Ctrl-V, wklejam. I proszę bardzo, nie istnieje taka funkcja. Tak? W naszym kodzie nie ma żadnej takiej funkcji. No oczywiście jest na czerwono, tak? Unresolved Reference. No i teraz, jeżeli wkleimy tamtą zależność, tak? Powiemy zaimplementuj tamtą bibliotekę, tamtą zależność, to ta funkcja tam jest zawarta i będziemy mogli z takiego zapisu korzystać. Przechodzimy na stronę, zaznaczamy to. To w ogóle jest błędne, bo nie ma napisanej wersji, a powinna być napisana wersja, ale my sami zaraz piszemy, więc kopiujemy, wracamy sobie do naszego projektu, To na razie zakomentujemy, no bo mieliśmy tutaj błąd. Przechodzimy sobie do Build Gradle. Ten oczywiście na poziomie modułu, tak? Te zależności, nawet tutaj, jeżeli wejdziemy do Project, jest napisane jasno. Do not place your application dependency here. They belong in the individual module, tak? Czyli zależności dajemy tu właśnie w modułowych. Przechodzimy sobie do Dependencies i wklejamy tą linijkę. Ctrl V. A na koniec piszemy 1.1.0. To jest aktualna wersja. I teraz oczywiście synchronizujemy nasz plik. Zsynchronizowane wszystko. Przechodzimy do MainActivity. No i teraz usuwamy komentarz. I proszę bardzo, array set off. Mamy już taką funkcję. Jeżeli oczywiście jej nie ma, to możemy usunąć jeszcze raz ten import, jeżeli się sam nie dodał. Teraz mam na czerwono, ale nam się podkreśla. Czy chodzi nam o funkcję z androidx.collection.arraySetOff. Klikamy, na to najeżdżamy, klikamy, dajemy Alt, Enter i jeszcze raz Enter na imporcie, czyli importujemy. I w tym momencie wkleja nam się taka oto linijka, czyli zaimportuj to, tutaj mamy ścieżkę, tak, ten package. I proszę bardzo, już taka funkcja istnieje. Jeżeli klikniemy teraz Ctrl, najeździmy na to i mamy tutaj, co dokładnie to się robi, jak wygląda ta funkcja, tak? Proszę bardzo, dodaliśmy teraz kod, który wcześniej nie istniał w naszej aplikacji, tak? Dodaliśmy pewną zależność. I w ten oto prosty sposób możemy dodawać do naszej aplikacji rozwiązania innych programistów, tak? Jeżeli ktoś kiedyś napisał jakąś logikę, która rozwiązuje dany problem, my teraz mamy podobny problem, to możemy w taki prosty sposób to podpiąć i korzystać.